I'm saints. It is so good to be back in your midst. Jak to dobrze być z wami. And thank you for that taste of heaven. Dziękujemy za zabranie nas do nieba. Because that music makes sure that you sing it in heaven as well. Ponieważ ta muzyka upewnia nas, że znajdziemy się tam. I need to say this. Chciałbym to powiedzieć. Yola, we are not going without you to heaven. Sorry. We are not going without you all to heaven. O, bez was nie pójdziemy do nieba. Because we need that voice. Bo potrzeba nam właśnie. God is good, isn't he? And he's coming very soon. Wkrótce Pan powróci. And I wish I have good news for you. I życzyłbym sobie mieć dobrą nowinę dla was. But it's time now to turn to the word of God. Ale teraz już czas, aby sięgnąć do Słowa Bożego. It was when Jesus spoke to his disciples. To było, kiedy Jezus rozmawiał ze swymi uczniami. And he said something about the sower went forth to sow. And when he sowed, some seeds fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. Some fell upon stony places where they had not much earth, and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth. And when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprung up and choked them. But other fell into good ground, and brought forth fruit. Some an hundredfold, some 60-fold, some 30-fold. Who hath ears to hear, let him hear. You know the story. Znacie tę historię. I would like to talk to you today about the seed which fall among the thorns. Chciałbym dzisiaj mówić do was o tym nasieniu, które padło pośród cierni. The thorns grew up and choke. Dlatego, the plants. Że nagle ściernie zaczęły wzrastać i zdusiły nasienie. Some seed fell on the good ground and everything germinated and made produce. Wiecie, niektóre z nasion padły na dobrą glebę i przyniosły wielokrotne plony. You know the story. Znacie tę historię. I was watching these wonderful young people here and thank you for the great music. Ja patrzyłem na tych młodych ludzi, jak tutaj grali. Dzięki wam za muzykę. But based on the story of Jesus. Ale wiecie, w oparciu o historię powiedzianą przez Jezusa. Three of them out of four will not stay in the church. To znaczy, że trzech z nich, z tych czterech, już nie pozostanie w kościele. I just read a gruesome statistic few days ago. Ja popatrzyłem kilka dni temu na statystyki. Because it's so good to see so many of you here this morning. I tak się cieszę, że tylu nas tutaj jest. But the statistics are telling us that on every single one of you who are here. Ale statystyki mówią, że na każdą osobę, która tutaj jest, four people left. Cztery osoby odejdą. They're supposed to be here. Tak więc pomyślcie. And you know somebody who is missing from next to you. I wiecie o kimś, kto siedzi być może obok was. Jesus explains and he says in verse 22. Jezus bardzo jasno to wyjaśnia w 22 wersecie. The seed falling among the thorns refers to people who hear the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth chokes the word, making it unfruitful. Czytamy, a posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i łuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. You wonder what can go wrong. Myślicie, że... Sorry. What can go wrong? Co takiego złego się stało? You are sitting next to beautiful people. Siedzicie obok ludzi. You develop incredibly nice relationships. Macie wyśmienite kontakty ze sobą. You have a beautiful building. Macie piękny budynek. Nice parking lot. Całkiem dobry parking. Even nicer cars. Nawet jeszcze ładniejsze samochody. What can go wrong? Co może być nie tak? That people simply decide not to belong here any longer. Że ludzie w jakimś stopniu w pewnym momencie decydują, aby już więcej tutaj nie należeć. So we agree that seed is good and the soil is good. Przecież my się zgodzimy, że nasienie było dobre i gleba była dobra. But there is a problem out there. Ale jest jakiś problem. The thorns. Te ciernie.
They grow. One wzrastają. And they destroy. I niszczą wszystko. That's what I would like to talk to you today about it. O tym chciałbym wam dzisiaj powiedzieć. Jesus identifies the problem and he said that the worries of this life is one of the reasons why so many people leave Jesus. I Jezus wyraźnie identyfikuje ten problem. Mówi, że troski tego życia są tak silne, że w jakiś sposób wyprowadzają ludzi. And then the second one nails the problem and he says that this is the deceitfulness of wealth. I mówi także, że całym niebezpieczeństwem jest to zwodnicze bogactwo. Please don't feel ashamed. Nie czujcie się zastydzeni. We are going through all that trouble in the same time. My wszyscy w tym samym czasie przechodzimy przez taki problem. Just look around. The information override we receive every single day. Popatrzcie wokół siebie na informacje, które są w jakiś prosty sposób. We are not able to compete that information. Nawet nie jesteście w stanie nadążyć za tymi wszystkimi. And if you want to be honest, i jeśli mam szczerze powiedzieć, because of the incredible amount of information, you don't know what's right and what's wrong. Ze względu na ogromną ilość tych informacji, już trudno wam rozróżnić, co jest prawdziwe, a co nie. Are you with me? Is that true? So it's a problem. Rozumiecie? Zgadzacie się? And then, especially if I would ask the young people, how about competition out there? A teraz młodzież mogę zapytać, jak teraz ze współzawodnictwem? Or the peer pressure. Albo z tym naciskiem z waszych rówieśników. Just to fit in, just to be part of something. Żeby po prostu być podobni do nich, żeby cały czas z nimi podążać. And while you try to achieve everything you are required and requested to achieve, i jeśli starasz się osiągnąć wszystko, co powinieneś, o co cię proszą, there is a pressure to enjoy this life a little bit. Jest presja, aby w jakiś sposób cieszyć się tym życiem. So you should have some pleasure. No to musicie mieć jakąś przyjemność przecież. How about crowdedness of this life? A co jeżeli chodzi o natłoczenie, tłumy ludzi w tym życiu? Some of us who have gray hair by now. Niektórzy już mamy siwe włosy. We remember Melbourne from about 30, 40, 50 years ago. I pamiętamy, jakie było Melbourne te 30, 40 lat temu. Was it crowded like this? Czy tak było dużo ludzi? No. Nie, wcale nie. You had time to meet people. Mieliście kłopot, żeby spotkać kogoś. You had time to talk to people. Mieliście czas na to, aby rozmawiać z ludźmi. Not anymore. Ale nie teraz. And then how about talking about priorities? A co jeżeli mówimy teraz o priorytetach? Good luck checking and just making things right in life. Wiecie, wciąż szukanie czegoś, żeby wszystko było w porządku, żeby dobrze było w życiu. All of us have our greatest enemy chained to our hand. My wszyscy mamy tego największego wroga, który ciągnie nas za rękę. And that's your clock, your watch. I to jest wasz zegarek. It tells you, on wam mówi, that your time is up. Że już się czas skończył. You didn't even started living this life. Faktycznie jeszcze dobrze nie zaczęliście życia. And suddenly you figure out you are an old man. I nagle zauważacie, że już jesteście starymi ludźmi. Women don't age. Widzicie? Women don't age. No. I just want to stay friends and come back next time to be invited. That's all. Ja nic więcej nie powiem, dlatego że chciałbym tu jeszcze u was się pojawić znowu. I remember as we were preparing for year 2000. Ja przypominam sobie, jak przygotowywaliśmy się na rok 2000. And with all, you remember that Y2K thing, what was going on? Pamiętacie, jak to wszystko, co się działo wtedy? I will give out now a secret, Roman. Ja teraz podzielę się pewnym sekretem, Roman. As year 2000 was approaching, I told my wife. Jak zbliżał się rok 2000, to powiedziałem mojej żonie. I hope Jesus comes. Mam nadzieję, że Jezus powróci. Because at year 2000, I will be 41 years old. Wiecie, dlatego że an old man. Ja byłem 40-latkiem i byłem starym człowiekiem. And now I am still 41. I teraz nadal mam 40. With 22 years of experience. Z 22 latami doświadczenia. So today I would like to talk not to the disadvantaged.
Tak więc dzisiaj chciałbym wam powiedzieć nie o tych niepowodzeniach. But I would like to talk to you, the blessed one, the promoted, the elevated and the successful, because that's who you are. Chciałbym wam powiedzieć o tym, że możecie być błogosławieni, promowani, wynoszeni wysoko i w pełni sukcesu. Because when you walk with Jesus, there's no other way but to be successful. Dlatego że chodząc z Jezusem nie ma żadnej innej opcji, tylko by odnieść sukces. But we need to be careful. Ale musimy być uważni. Because the question still remains, why do young and old walk away from God? Dlatego że wciąż pozostaje to pytanie, dlaczego czy młodzi, czy starzy nadal odchodzą od Boga? Because it's easy for the poor people to give everything to God when they have nothing. Dlatego że jest łatwo, aby wszyscy biedni ludzie mogli oddać wszystko Bogu i nie mieć nic. But for us rich, ale dla nas bogatych, you see, when you start to have stuff in your life, collecting stuff. Wiecie, jeżeli wy staracie się posiadać w życiu, that's when it becomes difficult to stay with God. To wtedy naprawdę trudne się staje pozostawanie z Bogiem. Because things in your life will enslave you. Dlatego że rzeczy w tym życiu zaczną was zniewalać. I hate to move as a pastor. Ja nie cierpię przeprowadzek. And pastor. I know that Roman hates it too. I wiesz, że Roman też nie cierpi. Because I moved 20 times in my life. Dlatego że w moim życiu ja się już 20 razy przeprowadzałem. 3 continents. Na 3 kontynentach byłem. And I just always ask God, why are you doing this to me? I zawsze stawiałem Bogu pytanie, czemu Boże mi to robisz? And one of the reasons why he have done that to me is because stuff enslaved me. A jednym z powodów, dla którego Bóg to czynił, to było to, że to, co posiadam, to mnie zniewalało. So let's talk about that. Tak więc porozmawiajmy o tym. So what is the big challenge for us in these days? Tak więc w dzisiejszych dniach jakie mamy wyzwania? The abundance of opportunities. Jest to ogrom możliwości. Just remember when you were preparing yourself to leave Poland. Przypomnijcie sobie, jak przygotowywaliście się do tego, aby wyjechać z Polski. And go to the promised land called Australia. I udać się do obiecanej ziemi zwanej Australia. You had that one briefcase or suitcase. Mieliście tę jedną małą walizeczkę. Am I right? I drugą walizkę, prawda? Half empty. I to prawie, że w połowie tylko wypełniona. Two pairs of socks. Wiecie, dwie pary skarpetek. And one underwear. I troszkę więcej bielizny i to wszystko. And then you came here. I teraz przyjechaliście tutaj. And suddenly opportunities. I nagle możliwości. You arrived in the morning. Rano już. Got off the boat. Wiecie, jedziecie sobie i wsiadacie do łódki. By 3 o'clock you were employed. I jeszcze jesteście zatrudnieni. But that's not what I said. I have a Polish daughter-in-law, yeah. Okay, but it's okay. Okay, I know. I know. All right, so no, it's all right, that's fine. He has his own sermon, don't listen here. Okay, the abundance of opportunities. That's where we are. Tak więc mamy mnóstwo możliwości. So when we take that into consideration, tak więc jeśli zaczniemy nad tym się zastanawiać, opportunities can choke your purpose, your destiny and the plan of God in your life. Faktycznie te możliwości mogą całkowicie zniszczyć wasze cele, wasze przeznaczenie i plany Boże. Abundance is not always your blessing. Wiecie, posiadanie wielu rzeczy nie jest błogosławieństwem. It is. You are in danger to be entangled with lesser valuable things. Jesteście w jakiś sposób zdążacie do tego, żeby w jakiś sposób mieć więcej tych cennych rzeczy. Because this world where you just arrived, dlatego że ten świat, na którym also wants your gifts and talents and skills and contribution. This world wants you because it's a consumer-driven society. Ten świat chce waszych, żebyście mieli dary, talenty, umiejętności, bo jesteście konsumentami. As long as you contribute, korzystać z tego. Możecie z tego korzystać. You're welcome in this world. Jeżeli tylko tego chcecie, świat wam na to pozwala. But once you don't have anything to contribute, faktycznie, jeżeli macie coś, doesn't need you anymore. Co, to wcale nie będzie. Jeśli nie macie tego czegoś, to and wcale was nie będzie chciał świat. You are discarded. I wtedy zostajecie bez niczego. Because there is a slight problem with this. W tym wszystkim znajduje się mały problem. We belong to God. Należymy do Boga. Opportunities are welcome. Możliwości, owszem.
long as they don't crash. Ale tak długo, jak nie zniszczą. With our purpose. Jak nie zniszczą naszych celów. How can you balance these two things in your life? Sorry. How can we balance these two things? W jaki sposób możecie zrównoważyć te Because we rzeczy? Do love opportunities. Dlatego, że my kochamy We would możliwość. Like to have things. My chcemy mieć and rzeczy. And God is not against that. Long as God is your God and He stays that way. I Bóg nie jest przeciwko temu. Isaiah purely says when he repeats the word of God and he says Izajasz bardzo jasno mówi na ten temat, kiedy patrzymy na Słowo Boże. Do not fear, for I have redeemed you, I have summoned you by name, you are mine. Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem. How moim many jesteś. Of you recognize that you do belong to God? W jaki sposób możemy rozpoznać, że należymy do Boga? Thank you. Two people, wonderful. All right, so keep that in mind. Ludzie... Because our biggest enemies today are not the demons. Wiecie, naszym największym wrogiem w naszym życiu nie są demony. But rather an outcrowded life. A raczej ten zatłoczone życie. And materialism. I materializm. Where God is shrinked down almost to nothing, to a seed. Gdzie Bóg zostaje nagle ściśnięty niemalże do niczego. You remember that woman who was trying to get to Jesus? Pamiętacie tę kobietę, która starała się dotrzeć do Jezusa? She needed to fight that crowdness. Ona musiała jakoś przebyć ten tłum. Because Jesus was always attracting people. Dlatego, że Jezus zawsze stanowił atrakcję dla ludzi. But people were coming to Jesus for different reasons. Ludzie przychodzili do Jezusa z różnych powodów. As you are. Tak samo jak i wy. In the same time, the deceitfulness of materialism was very obvious. I w tamtym czasie także ten zwodniczy materializm był bardzo oczywistą sprawą. Once Jesus couldn't even handle it any longer, so he spoke to them face to face very honestly. Jezus, kiedy nie mógł już tego znieść, to twarzą w twarz mówił im bardzo uczciwie. You follow me for the fish and bread. Wy idziecie za mną, dlatego że daję wam ryby i chleb. For all the blessings you can receive. Po wszystkie błogosławieństwa, które możecie odebrać. But that woman needed Jesus more than anything. Ale ta kobieta potrzebowała Jezusa bardziej niż czegokolwiek. And I know that this morning, actually this afternoon, there are some people who are here to seek the real Jesus. I ja sądzę, ciekaw jestem, czy są tutaj pewnie ludzie, którzy rzeczywiście poszukują Jezusa. I could hear their voice when they were singing, because they were singing out of their hearts. Ja słyszałem głos, gdy śpiewali i śpiewali z serca. They were not here for the Polish lunch, which is so good. Nie byli wcale tutaj na lunchu jedynie polskim, bo to jest takie dobre jedzenie. But they came to see Jesus. Ale przyszli, aby spotkać się z Jezusem. But some of us are like the good disciples of Jesus. Ale niektórzy z nas to tak jak ci dobrzy uczniowie Jezusa. Remember the story when some Greeks came and the disciples saw them. Pamiętacie historię, jak pewni Grecy przyszli, a zauważyli ich uczniowie? And they immediately asked, "What are you doing here?" I od razu zareagowali, co oni tutaj? And they said, "We came to see Jesus." My przyszliśmy. And they went to Jezusa. Jesus and said, "These Greeks want to see you." I przyszli do Jezusa, powiedzieli, ci Grecy chcą cię zobaczyć. They thought Jesus will send them away. Liczyli na to, że Jezus ich odeśle. Because they didn't fit the profile. Dlatego, że oni nie czuli tego, nie rozumieli tego w pełni. And Jesus said, "Let them come in." A Jezus powiedział, przyprowadźcie. Are you serious? Poważny? We hang out with the Greeks. My mamy razem z Grekami? No way. Z żadnym sposobem. Or you remember Zacchaeus? Albo Zacchaeus? Pamiętacie Zacheusza? Young man, short man. Ten mały, niski człowiek. Different. Zupełnie inny. He was a man of people and opportunity and entertainment, but he was hated. To był człowiek, to była osoba skierowana na ludzi, na możliwości, na same problem. Same problem. He wanted to see Jesus, but he was disabled. Ten sam problem. Chciał zobaczyć się z Jezusem, ale nie potrafił. Everything he was great in, people, opportunities and entertainment, choke actually out the presence. Tak więc wszystko to, co dotąd, wszystkie możliwości, wszystkie szanse jego zdusiły całkowicie sprawę Jezusa. He couldn't get to Jesus. On nie mógł dostać się do Jezusa. Because, you see,
lifestyle we live. Bo wiecie, styl życia, jaki prowadzimy. It will create a temporary. It will actually create a danger that temporary will take over the eternal. Faktycznie stworzy niebezpieczeństwo, że ta tymczasowość teraz zdusi wszystko i zniszczy przyszłość. Jesus was surrounded with another crowd. W innym tłumie także Jezus się znajdował. And this time nobody could get through. I tym razem to już nikt nie mógł do niego się dostać. Is it sometimes, Roman, that the church is so tense that people from outside cannot come in? Czy czasami nie bywa tak? Brat pyta mnie, że czasami ludzie z zewnątrz nie mogą się dostać, bo mur jest tak zwarty, tak zamknięty. Because we are so protective of our identity. Dlatego, że tak bardzo strzeżemy swojej identyfikacji. Our tradition. Naszej tradycji. Our doctrine. Naszej doktryny. That suddenly people who are different. Że nagle ci ludzie są inni. Don't fit. Czyż nie jest tak? Sometimes we need to break the roof. Czasami to musimy rozebrać dach. Unnatural ways to bring somebody in. Po to, aby w niezwykły sposób ktoś się mógł do nas dostać. You see, Jesus attracts people for different reasons. Wiecie, z różnych powodów Jezus przyciągał do siebie ludzi. So why are you here today? No to dlaczego jesteście tutaj dzisiaj? Is there room in your life for Jesus? Czy jest w waszym życiu miejsce dla Jezusa? Do you feel your life a little bit overcrowded? Czy nie czujecie, że wasze życie jest też już zatłoczone? You think your life is easy? I że myślicie, że życie po prostu tak łatwo sobie pójdzie. Or your life is difficult. Albo trudne jest życie. Somebody just called me this morning and said my husband might not live till Christmas. Ktoś dzwonił dzisiaj do mnie i powiedział, mój mąż prawdopodobnie nie doczeka Christmasu. It's sad. Smutne. Because we love people. Dlatego, że my kochamy ludzi. But death is our big enemy. Ale wiecie, śmierć jest wielkim wrogiem. Jairus was a great man. Jair był wielkim człowiekiem. He was the member of the Sanhedrin. To był członek Sanhedrynu. But you see, death doesn't really choose. Ale wiecie, śmierć nie wybiera. How important and imminent you are in this life or nobody. Czy jesteś tak bardzo ważną osobą w tym życiu, czy po prostu takim nikim? So his precious daughter. Tak więc jego droga córka passes away. Odchodziła. I have no courage to ask you, did you ever bury that child? Ja nie mam odwagi, aby was zapytać, czy przypadkiem zdarzyło wam się pochować dziecko. But as a young pastor, I was still in the seminary. Ale jako młody pastor, kiedy jeszcze byłem w seminarium. I was invited one day to do a funeral. Ja zostałem zaproszony pewnego dnia, aby poprowadzić pogrzeb. For a father and a daughter. Dla ojca i córki. 6 years old. Sześcioletniej córki, who died in a car accident. Która zmarła w wypadku samochodowym. Big coffin. Big coffin. Wielka trumna. And the small white coffin i next mała to it. Trumna obok. It took me about 10 minutes until I had strength to say a word. Zajęło mi to prawie 10 minut, żeby się zdobyć na jakieś słowo. So you can imagine Jairus. Możecie sobie wyobrazić Jaira. He's right there in Matthew chapter 9. Jak czytamy w 9 rozdziale Ewangelii Mateusza. And as he enters the synagogue leader's house and saw the noisy crowd and people playing pipes. Czytamy, a gdy przyszedł Jezus do domu przełożonego i ujrzał flecistów oraz zgiełkliwy tłum. Jesus was invited to deal with this problem. Jezus został poproszony, aby zajął się tą sprawą. But I want you to read between lines. Stop for a second and take a look at the text. Ale chciałbym, abyście na chwilę zatrzymali się i popatrzyli na tekst. And thank God for Jesus. I zwrócili się do Jezusa. Because in the most difficult times of your life when you need to bury your child like Jairus. Tak więc najtrudniejszą chwilą waszego życia jest właśnie teraz pogrzeb własnej córki, tak jak to się zdarzyło. Jesus doesn't say no, he goes to his house. Jezus nie mówi nie, on się udaje do domu.
But it's interesting that he was met by a noisy crowd. Ale interesującą rzeczą jest to, że taki hałaśliwy tłum spotyka go. Some of them were even paid to be there. Faktycznie niektórym to płacono po to, żeby tam byli. The paid mourners, those who mourn, you know. To byli tacy opłacani żałobnicy. They cry for money. Oni za pieniądze płaczą. I don't know. It's okay. But it was a very sad situation. To była bardzo smutna okazja. But for Jesus to operate in our life. Ale Jezus, kiedy ma działać w naszym życiu. Some people need to go. To niektórzy ludzie muszą się rozejść. I hope you don't have those kind of people in your life. Mam nadzieję, że takich ludzi w waszym życiu nie ma. And then Jesus turns to them and said, "Go away. This girl is not dead. She's just asleep." Jezus mówi: "Odejdźcie stąd", jak czytamy w 24 wierszu, bo nie umarła dziewczynka, lecz śpi. But they laughed at him. Ale śmiali się z nim. So I'm just asking you, how real is Jesus in your life? Popatrzcie, na ile rzeczywiście Jezus w waszym życiu działa, jest obecny. And then the story goes and says, after the crowd had been put outside. I potem czytamy dalej, a gdy wygnano tłum. Sometimes you need to put the crowd outside for Jesus to come in. Po to, aby Jezus wszedł, czasami trzeba rozgonić cały tłum. Don't forget we are talking about the thorns. A teraz popatrzmy jeszcze dalej. So for Jesus to deal with your depression and tears. Tak więc dla Jezusa, aby zająć się depresją, łzami. To deal with your sickness and death. Aby zająć się waszymi chorobami i śmiercią. To deal with your sorrows. Zająć się waszym smutkiem. He will need some room. Potrzebuje trochę miejsca. And sometimes you need to get some people out from your life. I czasami musicie z swojego życia usunąć pewnych ludzi. So my question is, your life overcrowded? Tak więc moje pytanie, czy macie życie zatłoczone? Because what are we missing with our overcrowded life? Dlatego, że dlaczego nam czasami brakuje tego? So this afternoon I would like to invite you to take something away from this place. Chciałbym zatem zachęcić was, abyście potrafili coś usunąć z tego miejsca. Don't go away without Jesus. Nie odchodźcie bez Jezusa. Recommit yourself to him. Poświęćcie się ponownie jemu. Because very strong winds are blowing out there. Dlatego, że bardzo silne wiatry wieją gdzieś tam. Some of you need to make room for Jesus in your life. Ktoś musi znaleźć miejsce dla Jezusa w swoim życiu. So from now on in the morning when you pray and study, make room for his miracles in your life. Dlatego kiedy rano już się modlicie, studiujecie słowo, postarajcie się znaleźć miejsce dla niego w życiu. Some of us probably need to let some of our friends go who are holding us back not to have Jesus. Dla niektórych będzie to trudne, aby pozwolić komuś odejść, nawet temu, kto w jakiś sposób powstrzymuje was. Maybe our life is getting a little bit too overcrowded. Być może nasze życie jest zbyt zatłoczone. So if you seek Jesus, people and things need to go. Tak więc, jeżeli widzicie Jezusa, to ludzie czy nawet królowie muszą odejść. You remember when they found Jesus on the Mount of Olives? Pamiętacie, kiedy Jezus znajdował się na Górze Oliwnej? Who do you seek? Who do you seek? Who do you looking for? Zapytał, kogo szukacie? Just in his try to protect Judas Iscariot, that he doesn't need to betray him. Wiecie, Judasz wcale nie musiał wydać Jezusa. He says, I am he. Jezus powiedział, to ja jestem. But let these people go. Ale niech ci ludzie odejdą. Pozwólcie when we identify ourselves with Jesus, some people need to go. Wiecie, abyśmy się w jakiś sposób zapoznali bliżej z Jezusem, niektóre osoby muszą odejść. In the Old Testament time you have that beautiful story about Saul to become the first king of Israel. W Starym Testamencie znajdujemy piękną historię, jak Saul został pierwszym królem w Izraelu. The people gathered, we will have a king anointed now. Ludzie się zebrali i powiedzieli, my teraz chcemy mieć króla. But he was nowhere to be found. I dlaczego w taki sposób? Everybody was asking, has the man come here yet? Who is the king? Tak więc ludzie pytali, kto jest tym królem? Przyszedł już ten człowiek? Kto to jest? And
of course, what they said, the answer was, yes, he's around somewhere, we don't see him, he is hidden himself among the supplies. Tak więc ktoś, nagle ktoś odpowiedział, tak, on tutaj gdzieś jest, ale gdzieś stara się schować, zrobić dla mnie niespodziankę. Don't have kings like that. Nie miejcie takich królów. Who are hiding between the supplies. Którzy gdzieś się ukrywają po to, aby... Hiding between other stuff. Starajcie się... staracie się schować za jakimiś rzeczami, które macie? Let people come and take over life. Niech ludzie wezmą to. Not long ago there was a motto out there what the young people really like to follow. Czasami dzieje się coś, co młodzi ludzie szczególnie, za czym ludzie młodzi chcą iść. He who dies with the most toys wins. Ten, kto umrze z największą ilością zabawek, to wygrywa. The most cars, the most biggest house, the biggest wealth. Wiecie, największy dom, największy samochód, największe bogactwo. But I'm challenging you today to change that motto. Ale ja chciałbym to motto całkowicie zmienić dzisiaj. In the end, who wins? Na końcu kto in the end, wygrywa? God wins. Bóg wygrywa. So the test of your faith is to have Jesus in the midst of all your blessings. Tak więc testem waszej wiary jest posiadanie Jezusa wśród wszelkich innych błogosławień. So you need to serve Jesus because who he is, not because what he gave you. Tak więc potrzebujemy służyć Jezusowi ze względu na to, kim on jest, a nie ze względu na to, co nam dał. So what's the bottom line? Tak więc jak to czym to podkreślimy? Co jest najważniejsze? After receiving all these blessings, can you give him all back what you received? Po otrzymaniu wszystkich tych błogosławieństw, czy potraficie oddać mu z powrotem to? You know who comes to my mind? Wiecie, co mi przyszło do głowy? Hannah in the Bible. Anna w Biblii. She was barren, she couldn't have children. Ona nie mogła mieć dzieci. And she said, Lord, whatever opens or whoever opens my womb, I will dedicate that child to you. I ona się modliła i powiedziała, Boże, jeżeli ty otworzysz moje łono, to ja oddam je tobie. And don't forget the principle we mentioned in the beginning. Nie zapominajcie o zasadzie, o której wspomnieliśmy na początku. When we make the promise, it's a different time than when we execute the promise. Tam wiecie, kiedy składamy obietnicę, to jest zupełnie inny czas, niż kiedy mamy ją wykonać. And God listened. I Bóg she got słucha. A boy. Ona urodziła chłopca. Now can you imagine the words she promised in her life now ringing in her ear? Teraz wyobrażacie sobie, jak w jej uchu gdzieś brzmiała jej obietnica, jaką złożyła Bogu? Finally I got him. I have a boy. Teraz mam dziecko, mam chłopca. But I promised to give him away when he will be seven. Ale ja obiecałam, że go oddam, kiedy już go. And I am sure that she was looking for reasons that she would probably like to keep him back, but God had a better plan in his mind. Wiecie, ona być może szukała jakichś powodów, dla których będzie go mogła mieć z powrotem tego syna. The Bible doesn't tell us how many. The Bible doesn't tell us how many. Biblia nie mówi nam ile. But once she fulfilled her promise to God. Ale kiedy ona wypełniła obietnicę. She kept having children in her life. To ona już mogła mieć potem dzieci. Because God's blessings always overflow when you are faithful. Wiecie, błogosławieństwo Boże zawsze jest obfitsze. Do I need to remind you who you were before God finds you in this life? Czy mam wam przypomnieć, gdzie byliście? You remember that suitcase I was just describing? With a couple of pairs of socks in it when you came from Poland? Pamiętacie to, jak z tymi dwoma parami skarpetek przyjechaliście z Polski? Compared to what you are now? W porównaniu z tym, co macie teraz? Never forget what God has done for you. Nie powinniśmy zapominać o tym, czego Bóg dokonał dla nas. So once the king was brought up front and he stood among the people, Saul, when he was finally found hiding between the things. Tak więc, kiedy Saul wreszcie znalazł się i stanął przed ludźmi, he realized, to zdał sobie sprawę, that from the simplest worker, że od tego zwykłego to the leader of the country, pieszego do
przywódcy narodu. If God is not with you, jeśli Bóg nie jest z wami, you are nobody. To jesteście nikim. If you are not able to return God all the blessings He gave you, jeśli nie jesteście w stanie oddać tych wszystkich błogosławieństw, które macie od Niego, those blessings will grow into thorns around you. To te błogosławieństwa staną się cierniami wokół was. And will choke God's seed in your life. I całkowicie zduszą nasienie Boże w waszym and życiu. You will die. You need to get out from the stuff that is choking you. Musicie wydostać się because z tego, Jesus needs his space z tego in your wszystkiego, life. Co was zdusza, dlatego że Jezus musi znaleźć miejsce w you waszym need życiu. To make him the greatest joy in your life. Musicie uczynić go największą radością w waszym życiu. You need to learn to surrender all to Jesus. Musicie nauczyć się oddać jemu wszystko. Because he told us when the Son sets you free. Dlatego że on powiedział, gdy was Syn wyswobodzi. You are free indeed. Prawdziwie wolnymi będziecie. It's a good thing to know. To jest dobra rzecz, którą warto wiedzieć. What you, why you think? Tak więc dlaczego myślicie? That this cannot be yours tomorrow. Że to nigdy wam jutro się nie zdarzy. This is Ukraine. To jest today. Ukraina. Did you just know? Did you hear that last week in Poland? 200,000 men were called into military. Czy wiecie, że 200 tysięcy mężczyzn w Polsce zostało powołanych do wojska? It means 200,000 mothers and sisters and wives will shed tears. To znaczy, że 200 tysięcy innych matek, sióstr czy żon będzie płakało. 2 weeks ago. Dwa tygodnie temu. None of them know that they will go to the military. Jeden człowiek też udał się do wojska. So for that reason, tak więc z tego powodu, make right with God in your life. Starajcie się znaleźć miejsce dla Boga w waszym życiu. Don't become formalists. Nie bądźcie takimi formalistami. In the middle of your blessings, pośród wszystkich błogosławieństw, don't forget who you were before God found you. Nie zapominajcie o tym, kim byliście, zanim was Bóg znalazł. Put Jesus first. Postawcie Jezusa na pierwszym miejscu. And everything else will fall in its place. A wszystko inne znajdzie się na miejscu. God bless you. Niech Bóg błogosławi. You.